Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj kolejny trudny temat po wczorajszym, moim zdaniem, trudnym temacie o kapłanach. Tym razem, jak widać, wstawiłam w tytuł filmu wstrząsające orędzie Maryi. Ale ono, będę, że tak powiem, zapraszać do przyjrzenia się mu w kontekście dzisiejszych czytań. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział kiedyś coś takiego, że jakby my jako chrześcijanie tak naprawdę bardziej martwimy się o świat niż o siebie. I chciałabym, żebyśmy w kontekście dzisiejszych czytań, tego fragmentu, który wybrałam, porozważali sobie o takim naszym wewnętrznym poczuciu odpowiedzialności za świat. Ale zacznijmy może od fragmentu z czytań. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Betsaido. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiona? Aż do otchłani zejdziesz. Nam się może wydawać, że jakby to nas nie dotyczy. Ale wspomnijmy, że to Kafarnaum jest tym miejscem, w którym Pan Jezus podkreśla, jakby odnosząc to do siebie, jak bardzo w swojej własnej ojczyźnie prorok może być lekceważony. I my też możemy mieć taką skłonność, żeby lekceważyć słowa Pana Jezusa. Bo oczywiście rozumiem, że wiele osób może odnieść się sceptycznie, no bo akita to są objawienia maryjne, to jakby nie należy do dogmatów, my nie musimy tego przyjmować. Ja tylko dzisiaj chciałabym pokazać parę fragmentów właśnie tychże objawień, ale odnieść je do Pisma Świętego. I chciałabym, żebyśmy wspólnie popatrzyli, czy przypadkiem nie jest trochę tak, że Akita w bardzo surowy sposób, czy też Matka Boża w Akita, używając dosyć drastycznych słów, przypomina nam pewne istotne prawdy. Ja tylko może zapowiem, że za jakiś czas będzie osobny materiał o Akita. Z czego on wynika? Zaraz tutaj sięgnę. Z mojej lektury, tak? To jest jedna z książek, które ostatnio nabyłam. Bardzo polecam. Będzie materiał wkrótce o tej książce. W niej też oczywiście jest przytoczona treść tych orędzi. Ja dzisiaj tylko chciałabym powiedzieć tyle, że to są orędzia, które nie tylko zostały uznane przez biskupa miejsca, one były w 73 roku, więc trochę lat temu. W 88 roku potwierdził ich autentyczność kardynał Ratzinger, jako oczywiście wówczas jeszcze szef kongregacji nauki wiary, tak? Jeszcze nie papież Benedykt XVI. Natomiast, co jest ciekawe, bo tego już wiele osób może nie pamiętać. W roku 2013, kiedy zaczynała się wojna w Syrii, papież Franciszek zaapelował o modlitwę, no oczywiście o to, żeby tę wojnę, tę kolejną eskalację zatrzymać. I wśród 10 sanktuariów, które prosił o modlitwę, z których wiele jest bardzo znanych, takich chociażby jak Częstochowa czy Lourdes, cały spis będzie oczywiście umieszczony w opisie filmu. Ale wśród tych sanktuariów znalazło się także sanktuarium Akita, które jest sanktuarium malutkim, malusieńkim, po prostu na japońskiej wsi, w kraju, w którym katolików jest no po prostu malutko. I no to całe sanktuarium jest takie, no właśnie, takie jak ilość katolików w Japonii. A jednak moim zdaniem powinniśmy na nie zwrócić uwagę. Właśnie dlatego, że wśród tych 10 sanktuariów to jest tak, jakby papież Franciszek pokazywał nam te miejsca. Żebyśmy po prostu się im przyjrzeli. I Akita jest pod tym względem też o tyle wyjątkowa, że kardynał Ratzinger, ale także biskup, który zatwierdzał, biskup Ito, który pierwszy jakby uznał autentyczność tych objawień, mówili, że dla nich to jest trochę kontynuacja Fatimy. Ale teraz ja nie będę przytaczać jakby całego tekstu, dlatego też polecam książkę, bo jest trochę tej treści w tych objawieniach.
Ja zacytuję za chwilę fragment z drugiego objawienia i spróbuję pokazać, jak to się ma do niektórych tekstów w Piśmie Świętym, których po prostu możemy na chwilę obecną nie pamiętać. Ten fragment pochodzi z orędzia, z drugiego orędzia, z dnia 3 sierpnia 1973 roku. Do siostry Agnieszki Sasagały Matka Boża mówiła tak. Aby świat mógł poznać jego gniew, Ojciec Niebieski przygotowuje karę dla ludzkości. Wiele razy interweniowałam z synem, by złagodzić gniew ojca. Powstrzymywałam klęski, ofiarowując mu cierpienia syna na krzyżu, jego cenną krew oraz ukochane dusze pocieszające go i tworzące rzesze dusz ofiarnych. Modlitwa, pokuta i odważne ofiary mogą złagodzić gniew ojca. To, na co bym chciała, żebyśmy zwrócili uwagę, odnosząc to do dzisiejszych czytań, które mamy w pamięci, to jest to, czy my jesteśmy gotowi być tymi duszami ofiarnymi, tymi duszami, które orędują za światem. A ponieważ obiecałam, że przypomnę fragmenty z Pisma Świętego, to chciałabym właśnie przeczytać kilka zdań z drugiego listu świętego Piotra Apostoła. To samo Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do nas. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. No właśnie, jeśli ograniczamy tylko nasz kontakt z Pismem Świętym do tego, co jest nam czytane w niedzielę podczas czytań, to oczywiście nie będziemy mieli okazji jakby prześledzić takich wszystkich treści, a rzeczywiście ostrzeżeń, tak, o karze jest w Piśmie Świętym sporo. I to nie jest tak, jak ludzie czasami myślą, że no na przykład tyczyło się to, prawda, Izraelitów, którzy wędrowali do Ziemi Obiecanej. Nie, to nie jest tak. Ale pozwolę sobie w tym kontekście tego fragmentu z listu świętego Piotra przypomnieć jeszcze jeden fragment właśnie ze wspomnianych objawień w Akita. Tym razem jest to fragment z trzeciego orędzia z 13 października 73 roku. Ja tylko na marginesie zauważę, że była to rocznica ostatniego z objawień fatymskich. Matka Boża do siostry Agnieszki Sasagały mówiła tak. Powiedziałam Ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Jedyną bronią, jaka wam zostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Żeby tak bardzo nie przedłużać tego naszego dzisiejszego rozważania, które i tak jak widać jest dosyć ciężkie, jeśli chodzi o treści, to bym naprawdę bardzo zachęcała do pomyślenia o tym, w jaki sposób my, jako powołani przez Pana Jezusa, my jako Jego naśladowcy, Jego uczniowie, na ile poważnie traktujemy to, że mamy Go wspierać także naszą ofiarą, także naszym cierpieniem na co dzień. Nie myśląc o tym, że my jesteśmy tylko takimi małymi żuczkami, które nic nie znaczą, bo tego my tak naprawdę nie wiemy i nie do tego jesteśmy powołani. Tylko do tego, żebyśmy starali się ten świat uczynić światem Bożym,
także dla dobra innych ludzi. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego rozważania. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji. Życzę błogosławionego, dobrego dnia. Szczęść Boże.